Pamiętasz najdziwniejsze sytuacje, jakie przydarzyły się w ciągu tych ostatnich lat, zarówno dobre, jak i złe, bo różne bywają kluby, różne bywają miejsca do grania koncertów. I przede wszystkim sama trasa to nie tylko koncert, to też i podróże. Tak, bardzo mi się podoba trasa, kiedy jechaliśmy do Niemiec i graliśmy dwa koncerty, gdzie jeden koncert był absolutnie chyba, no nie powiem, że najgorszy, bo każdy koncert jest inny i parę rzeczy fajnych tam zagraliśmy i klimatycznie było bardzo fajnie. A drugi koncert na drugi dzień graliśmy, to był rewelacyjny koncert, więc bardzo, no to często, jak się teraz okazuje, zdarzają się takie rzeczy. Pierwszy graliśmy koncert w klubie, w który okazał się dyskoteką, klubem dyskotekowym, więc myśmy grali na scenie, która była zrobiona z takich prętów, pod którym były światła i te światła w nas uderzały. Myśmy nic nie widzieli, no może i dobrze. To był bardzo dziwny koncert, bo jak zagraliśmy, to okazało się, że w ogóle tam obsługa jest w ogóle zniesmaczona, bo oni takiej muzyki nie chcą. Nie ten gatunek. Oni nie chcą, no po co w ogóle istnieje taki zespół? Także nam się, no że nie przykro, ale tak dziwnie zrobiło. A drugi koncert z kolei to był koncert w Niemczech i było już naprawdę elegancko. Zresztą zatrzymaliśmy się u właściciela tego całego obiektu i po prostu to są ludzie powinni prowadzić kluby koncertowe, czyli powiedzmy każdy dźwięk został zapamiętany i praktycznie rozłożony na czynniki pierwsze w dobrym słowa tego znaczeniu. Człowiek wiedział co, że tak powiem, co bierze i pytanie na koniec rozbrajające, bo wy jechaliście tędy tutaj przez Zgorzelec. Pamiętam, myśmy jechali w 80 którymś roku i była taka droga, to jeszcze stara. I co, pamiętacie taką drogę? Nie pamiętacie, no właśnie przyjechaliśmy ją i to było niesamowite. No, mamy nadzieję, że wrócimy do Niemiec teraz w tym roku, już przenieśliśmy jedną trasę do dalej, no teraz październik czeka nas. Także to są te koncerty, no absolutnie zdarzają się różne, przeróżne sytuacje. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to jest to drugi temat. Wspominałeś o takiej swobodzie twórczej przy powstawaniu Onerare, ale też o całym jakby drodze wody tego pewnego jakby bezkompromisowości na przykład. Wydaje mi się, że Amfibia też jest tego takim doskonałym przykładem, ponieważ czuć, że to jest woda, że to jest kontynuacja zespołu, ale ten album jednak się różni i jest zaskakujący. Wielokrotnie powtarzam, że dla mnie takim dużym zaskoczeniem był utwór Empathy, do którego na początku nie mogłem się przyzwyczaić, nawet tak bym powiedział, a teraz jest bardzo często dla mnie numerem uno, kiedy wracam do Amfibii. Więc może takie klasyczne pytanie, jakie były emocje przy tworzeniu właśnie Amfibii, drugiego albumu, który bardzo często jest też decydującym i czasami też wpływa na dalszy rozwój zespołu i drogi mogą pójść w zupełnie innym kierunku niż były zakładane. No absolutnie. Amfibia, naturalna droga zespołu, to już jest kolejny skład, który przygotowywał się do nagrywania tej płyty, zatem mieliśmy więcej czasu, byliśmy zgrani, ponieważ graliśmy przez półtora roku w tym składzie. Dawid Wołczasty, bas i Michał Obrok, perkusja. I w tym albumie ja widzę duży potencjał, dlatego że raz muszę nawiązać do Onerare, które nam otworzyło każdy kierunek praktycznie, który moglibyśmy pójść. Moglibyśmy nagrać muzykę klasyczną i nigdy nie miał prawa powiedzieć nam nic złego, bo była muzyka klasyczna na tym albumie. Podobnie elektronicznie, to były bardzo, bardzo takie personalne ucieczki Michała Marca. Natomiast tutaj graliśmy koncertowo dużo i dużo koncertowo rozwiązań pojawiło się podczas różnych wersji, dlatego musimy utwory może nie testować, ale jakoś przeprowadzić mniej więcej w kierunkach, które nas interesowały. Poszliśmy do innego studia, też z premedytacją, dlatego że to musi być tak. To nie,
nie możemy mieć tego samego brzmienia. Może to być brzmienie lepsze, gorsze, ale nie takie samo, absolutnie. To też jakieś jest przyzwyczajenie i tak, pewne tak. standardy zaczynają się tworzyć. Tak, tak, tak. I podobnie jest z gitarami, bo grając na tych samych gitarach, na tym samym sprzęcie, człowiek też zaczyna iść jakoś jednokanałowo. Dlatego tutaj pod tym kątem trochę byłem uważny. Natomiast też chcieliśmy zrobić troszeczkę inaczej, bo pierwsza płyta była nagrywana praktycznie osobno, przy zdwajaniu gitar, nagrywaniu wokali dosyć też zdublowanych, trochę w tą stronę. Natomiast na drugiej chcieliśmy zrobić to absolutnie, żeby nagrać wszystko na żywo, jak tylko można. Niektóre rzeczy się nie udały, dlatego że mieliśmy tylko dwa dni na to, żeby nagrać, wbić sekcję. Jak się później okazało, to były ostatnie dwa dni w zespole Dawida Wołczastego, bo przed wydaniem płyty musieliśmy się rozejść. Natomiast to było właśnie takim efektem, myślę, dosyć intensywnych koncertów, które odbyliśmy. Już sam mówisz o Empathy, a ja chciałbym zwrócić uwagę ci na Old Town, który też się nie rzuca wcale w uszy, a też jest takim czymś dziwnym utworem, który no jest, wiadomo jak jest. Natomiast tutaj miało to znaczenie. I powiem, bo mówisz o Empathy, a Empathy zostało nagrane troszeczkę inaczej niż planowałem. Jeżeli można powiedzieć, że planowaliśmy coś. Dlatego, że na Empathy miało być solo Dawida na basie. Dawid je odłożył na później. Ale że już nie grał z nami, więc trzeba było zagrać coś innego, więc wymyśliłem, że będę grać na, już nie pamiętam, czy to było piano, czy gitara akustyczna. No, któryś z tych instrumentów wprowadziłem na tej zasadzie, że no dobra, jest to pretekst. No, także absolutnie, no modern powstał jeszcze wcześniej, ale jest funkowy, powiedzmy powerful, który zrobiliśmy razem, jest dosyć mocną pozycją. Też podróżujemy. Ja lubię podróże i też inny skład daje inny charakter grania. Czyli ja jestem fanem tego, że przychodzący do zespołu muzyk nie ma grać tak jak ktoś, to absolutnie było głupie. Tak. Wydaje mi się, że nie wiem, mój wokal jest jakimś tam spoiwem, które nie wiem, świadczy o tym, że to jest ten sam zespół. Chociaż też się spotkałem z opiniami, że no trochę inaczej śpiewam, bo już nie palę, już nie ma tej chrypy, no i to... Dobra, no, coś za coś. Po części odpowiedziałeś na to pytanie, które chciałbym teraz zadać, ale właśnie koncerty. Koncerty Wody wydają mi się, że właśnie są takim też jakby znakiem towarowym, wizytówką. Szczególnie tam jest duża dawka improwizacji. I wydaje mi się, że tutaj jest też pewien plus właśnie dla Wody, bo ponieważ coraz mniej już jest takich koncertów, znaczy w ogóle teraz nie ma koncertów, no to tak na marginesie. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Ale właśnie ta część koncertowa, to życie koncertowe, występowanie na scenie chyba ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się przyszłych albumów, przyszłych piosenek Wody, chociażby przez improwizację, tak mi się wydaje, to już trochę wspomniałeś. Jak to funkcjonuje właśnie w zespole? Planujecie to? Czy to jest całkowicie spontaniczne? Są takie zespoły, które wiedzą, tak, zagramy koncert, 7 utworów, 3 bisy, jak jest dobra publiczność, zrobimy 4. bisa, a tutaj będzie solo na perkusji, tu to, ale widzę po wielu koncertach, że nagle w pewnym momencie gdzieś ta maszyna sama się zaczyna nakręcać. Coś rodzi się chyba nawet dla was niespodziewanego. To wszystko zależy od dnia, naprawdę. I tutaj są, powiedzmy, dwa sposoby. Które znam, no może nie znam za wiele, natomiast chodzi o to, że możemy zrobić tak zwaną żelazną setlistę, która nam się będzie fajnie układać, dlatego że będziemy mieć ją ograną, powiedzmy, że po 10 koncertach już będziemy wchodzić na scenę, pewnie zaczynać, wszystko będzie tak, jak ma być. A może można pójść drogą właśnie inną, że powiedzmy, dobra, jest dzisiaj klimat na to, żeby otworzyć koncert, już mówię o początku samym, zupełnie innym utworem, zupełnie inaczej przeprowadzić setlistę, pójść, nie wiem, w stronę grania wyciszonego, wręcz zmienić troszeczkę instrumentarium i jest coś za coś, dlatego że przy żelaznych jest to wyćwiczone.
musielibyśmy każdą, każdą kombinację setlisty ćwiczyć, żeby zagrać. No to robimy na koncertach, bo na takiej zasadzie no, koncert jest też swego rodzaju ćwiczeniem. Natomiast mamy swoje, oczywiście mamy fragmenty w utworach, które są ustalone odgórnie. To są to głównie riffowe, czy bądź zwrotki, że też gramy różnie. Natomiast jest to tak zwany trzon. Ale jeżeli mamy wolną formę, jest to improwizacja, gdzie instrument idzie w jakąś tam, powiedzmy, czeluść, no to bardzo, bardzo chętnie i bardzo często idziemy dalej jako pozostali muzycy akompaniujący temu solowemu instrumentowi. No i wtedy już to zależy od tego, jak jesteśmy zgrani, jaki mamy dzień, bo też bardzo ważne jest, żeby połączyć to wszystko tego samego dnia, żeby to wszystko, żeby każdy miał ten dzień, żeby miejsce było dobre. Dlatego, nie wiem, tak jak obserwuję, absolutnie ważne jest to, że właściciele, czy menadżerowie klubów muzycznych, czy miejsc, centrów kultury są otwarci. Tutaj muszę powiedzieć o Sochaczewie, gdzie będziemy grać w maju. Na przykład w tym klubie jest tak, że po prostu tam z założenia już jest dobrze. Tam jest po prostu coś takiego, że z założenia jesteśmy po świetnym koncercie, jak przyjeżdżamy tam. Więc dajemy ten świetny koncert. I to jest wspaniałe. I to jest bardzo ważne, mimo tego, że no nie jest łatwo. Nie jest łatwo, to którzy ludzie mają różne życia, różne dni, nie wiem, różnie śpią i tak dalej, i tak dalej. Zbyt wiele zmiennych. Tak, zbyt wiele zmiennych, ale to daje pewną rzecz, która jest chyba najważniejsza w tym wszystkim, powiedzmy w sztuce, jeżeli możemy nazwać tę część, to, że cały czas jest inaczej. To jest największą nagrodą grania muzyki improwizowanej i tworzenia czegoś. Skoro właśnie jesteśmy przy koncertach, to dobrym takim przykładem jest Parallax X. Powiem szczerze, że byłem bardzo zaskoczony koncertem, kiedy go oglądałem na online, ze względu na rozwiązania, na aranżację, ale też na instrumentarium. Na ile był zaplanowany ten koncert właśnie, aby odbył się w takiej formule i jednocześnie też pokazał ten rozwój jakby grupy, może nie rozwój, ale wszechstronność i myśl taka właśnie, że nie idziemy szablonem. Mhm. Parallaxis i Dworek Piałrotnicki, czyli miejsce, sala komunkowa, jak gdyby wskazało nam drogę, którą mogliśmy iść. I zasięgnięcie do instrumentarium, powiedzmy, klasycznego, czy kojarzonego z muzyką, do dużo bardziej delikatniejszą niż gra z Woda, czyli fortepian, kontrabas. Było troszeczkę kartą przetargową tego koncertu. Tutaj ukłon w stronę dyrekcji Piałrotnickiego, bo fenomenalnie dogadaliśmy się do wszystkich rzeczy, które miały miejsce i decydowały o tym wydarzeniu, czyli udało nam się zrobić koncert online. Udało się doprowadzić do tego, że był on nagrywany i został wydany dzięki właśnie tym wszystkim współrzędnym, o których mówiłem wcześniej. I fortepian, który nie dość, że był na sali kominkowej, to niesamowitość, więc od razu wyciągnąłem swój klawisz, zawiozłem go na salę prób i graliśmy. Próbowaliśmy takiego zestawienia. Okazało się, że utwory doskonale się nadają do zagrania, przynajmniej część. Mam nadzieję, że w następnych fazach, powiedzmy, jakichś koncertów, które będą możliwe w Dworku Białopolnickim, zresztą tam będziemy niebawem z pianinem tym razem, bo na dole grać, chyba że będzie już ten plener. Zagramy oczywiście, natomiast to na przykład, że Łukasz mógł zagrać na gitarze, która jest jego drugim instrumentem, a naprawdę też można by było się pokusić o stwierdzenie, że pierwszy. To jest fajne, bo tak jak wspominałem, Łukasz jest fanem grania i innego troszeczkę. I on w momencie, kiedy komponuje coś w ogóle, czy gra na gitarze, on gra zupełnie inaczej niż ja. Także trzeba było wykorzystać fakt, że gra na gitarze, no i zagrał solo w Amfibiusie. Nie wiem, na ile było to jakoś planowane, natomiast myślę, że część utworów fajnie, spontanicznie sobie spróbowaliśmy i
no, efekt jest jaki jest. Dobrym przykładem jest też Mikołaj z kontrabasem i wokal. Absolutnie, tak, właśnie Amphibius został chyba teraz tradycją taką, że basiści mówią bądź śpiewają. Mm. No, natomiast tu absolutnie jest bardzo fajnie, że udało nam się zrobić te switche. Gdyby to wszystko logistycznie było fajniejsze i no, oczywiście jak koncerty wrócą, to chcemy robić na koncertach. Szukamy firmy, proszę Państwa, szukamy firmy, która zrobi dla nas dwie gitary, które będą miały gryfy gitary i basu, bo jest taka opcja. Oraz perkusję, z której wystaje gryf gitarowy dla Łukasza, piekarniaka. Duże wyzwanie, trzeba przyznać. Duże, absolutnie. No, skoro wyzwanie i skoro jakieś tam nieoczywiste ścieżki, to myślę, że to jest dobre. Dzięki piękne za rozmowę, wszystkiego najlepszego z okazji siedmiolecia wody, kolejnych wielu, wielu lat wspomnianych koncertów, albumów i spotkań, nie tylko po koncertach, ale też towarzyskich z podzianami. Dziękuję serdecznie. Dzięki.